Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Domo 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Od Zera do Farmera się kłania, oczywiście to też się kłania Tanas. Dzień dobry. I Boluś. Witam serdecznie. Ostatnio jakoś na tych moich odcinkach, gdy mam kanał i jest wszystko fajnie, gdzieś nie ma Brączusia. Tak się pechowo układa, no dobrze wiemy teraz. Nie ma subskrypcji. Co się dzieje u Brączusia, więc serdeczne gratulacje w komentarzach, proszę, dla maleństwa. A nasz youtuber Tanas leci bardzo mocno na pole kosić, bo roboty co nie miarę. Mamy czerwiec, akcja jęczmień i mi nic nie podpinało. Uwaga, bo wyjeżdżam. Są takie śmieszki niektóre, że mogłem stracić i nawet przyczepę, ale wszystko jest git. Więc w dzisiejszym odcinku Brączusia nie będzie i prawdopodobnie na odcinku sąsiadów też go nie będzie, bo dzisiaj wielkie rzeczy się dzieją u niego, więc no trzeba to mu wybaczyć niestety. Wybaczcie to bardzo mocno mu w komentarzach pisząc zdrówka wybaczam, dla małej i gratulacje. Więc Tanas sobie niech leci na pełnej, Tanas to się będzie rozkładał i na pełnej będzie kosił pole. 52 to są nówki sztuki nieśmigane. No coś pięknego, ja lecę sobie dalej. Zostawiam go, niech sobie pokosi trochę. Boluś bawi się ciąg dalszy, który był odcinek u Brączka. Tam serdecznie zapraszam, bo akcja sianokosy. Zostały tam belki do zbierania. Ja już naprawdę miałem sporo rzeczy do ogarnięcia na przewijanie, więc odpuściłem sobie to zbieranie, bo naprawdę jeszcze spokojnie z pół godziny się pobawiłam. I tak wiem, że. Oczywiście, że na sumę, tak. A wiedziałem, że nie będzie dzisiaj roboty dla całej trójki, bo wiem, że jeden będzie kosił, a drugi będzie kosił, a trzeci będzie i jeździł z przyczepami i się nudził, więc akurat w sam raz. Jak widzicie, na załączonym obrazku stoi już pociąg, bardzo mocno czeka na wywóz. Mamy soi pełną, dużą naczepę. Dzisiaj pojeździ trochę z JCB, żeby też wykorzystywać jak najbardziej tą naszą furę. Daj Boże, żebym się tylko tutaj zmieścił, bo ja już nie pamiętam, jak to się tutaj wywalało, żeby on wjechał. Jechać? On nie zahaczy? Jak to jest? No teraz... musisz tak do tyłu, do przodu najpierw podjeżdżać, jak on wywala, a później do tyłu cofać, jak go puszcza. Daj Boże, żeby jak najbardziej, muszę uważać, bo tutaj skubaniutki ma... I? Dobra, coś tam wysypuje. A nie, tutaj nie są. Dobra, niechaj tak będzie. Póki nie robi mi krzywdy, niechaj tak będzie. Ja nie będę tu aż tak świrował. Ale no, na wywóz w ten deseń, no to średnio to wygląda. Grunt, że nie ma tutaj żadnych kolizji, bo byśmy już lądowali nie wiem gdzie. Teraz może sobie na spokojnie opuścić i będziemy mieli z głowy. Dobra, ja już sobie mogę lecieć na pociąg, bo mamy wysypane. Cyk, myk, fuch. Ten już stoi tutaj niemiłosiernie. Czy ja tam mam akurat ustawione? Jo. Halo, halo, soi. Niech się napełnia. Odpalamy go i sprzedajemy. Tam soja za chyba 4200, więc kolejne rekordy. Jeżeli chodzi o sprzedaż na Gold Press Valley, to nic nowego, wszystko zasypane i lecimy sobie dalej. Pociąg oczywiście, że tak ruszył, 205 tysięcy, tyle mamy zarobione. Teraz tak, gdzie jest JCB, bo to mnie najbardziej interesowało. Muszę nim wrócić, żeby tam miał na co sypać, więc lecimy sobie tędy. Lecimy tutaj grubo. Odstawiamy gdzieś tam, to nas wyciąłeś poprzecznie jakoś ładnie? Tak. Bardzo się na 18 razy. Na 18 razy, bardzo dobrze. Pół pola. Pół pola poprzecznie jest. Daj Boże, bo przecież... Powsek kosza, taki cały zestaw to musi tam gdzieś wejść. Więc JCB będzie bardzo mocno tutaj. Nic mi tu nie wyskoczy, nic nie wyskoczy. Na sąsiadach ostatnio ruchu ulicznego nie było, więc tutaj muszę się pilnować. Chociaż poprzedni odcinek był idealny pod ten desen, że tam nic nie było, bo mieliśmy bardzo ładną sprzedaż. Tutaj wyskakuje. Mogę cisnąć. Oj, tak samo uciśnie u Magisa, ale coś na autostradzie. Niemiłosiernie, więc idealnie. W dzisiejszym odcinku troszeczkę
i jeszcze zarobimy, tak może powiem, i potem dużo stracimy. Dlatego też tak zacząłem inaczej, bo miałem już zacząć od nowego nabytku na sam start, ale mówię nie, zobaczymy jak wszystko posprzedajemy, ile będziemy mieli pieniędzy, żeby potem wiedzieć ile też wydawać, więc to też, a może tutaj stanę, o tak wjadę, bo potem będę chciał się rozłożyć. Więc też będzie idealnie, proszę bardzo. Ciągnik z naczepą stoi ślicznie, Boże, jakie cudowne ujęcie tutaj, wręcz żółto jest na tym polu, więc Thanas sobie niech kosi, a ja szybciutko, bo jestem blisko sklepu, szybciutko pobiegnę, bo już chłopaki tutaj na sklepie śpiewają, ale anielski orszak niech duszę przyjmie klasowi, bo z klasem się żegnamy. Trochę z nami był i dużo dla nas zrobił, tak szczerze ile, tak pięknie, 26 motogodzin, aż się zbugowałem i będę musiał jeszcze raz biegnąć od JCB, ale najpierw muszę się do tego JCB przeteleportować. No, cześć. Witam serdecznie po raz kolejny, nie wiedziałem, że aż tak jest blisko, że nic z tym nie zrobię, ale 26 motogodzin, bardzo ładnie klasik tutaj z nami był, dzisiaj go po prostu żegnamy, ale przyjdzie na niego nowy kolega, trzeba coś powymieniać, żeby się działo. Wszystkie rzeczy klasa z nami w tym momencie uciekają, więc sprzedajemy najpierw za 24 tysiące przystawkę do kukurydzy, za prawie 3 tysiące, tak, bo ona jest typowo klasowska. Dalej, przyczepka jest za 3 kafle, za 15,5 tysiąca zwykły header do zboża i zostaje nam najważniejsza rzecz, czyli sam kombajn za dokładnie 104,5 tysiąca. Byłem pewny, że trochę więcej zarobimy za kombajn, no, ale jednak wiek zrobił swoje, 95 miesięcy, bardzo dużo, stan lakieru naprawdę... De igła. Zerowy, tak mogę powiedzieć. Więc cygmyk fuk, mamy 800, dokładnie 19 tysięcy. Liczyłem, że naprawdę będzie, więc gdzieś około miliona znowu się będzie kręcić, ale się nie udało. Ale idziemy na sklep, idziemy obok do chłopaków, bo kupujemy w tym momencie kombajnik. Taka wymiana. Wymiana podobna, tylko że mamy większy header, bo mamy header 8,5 metra, ale bierzemy case'a Axial Flow. I tutaj teraz, chłopaki cudowni moi, standardowe opony, czyli szerokie czy podwójne? Panie Bolku, bo tutaj najbardziej do ciebie się tutaj kieruję pytaniem. Ale chyba na start nie wiem, czy bym nie dał zwykłych, a potem coś zmieniać. Chociaż fajnie wyglądają te podwójne. Ale mitasy konkretne są. Podwójne koła fajnie wyglądają, tylko... Jezus Maria, serio? A jakie mitasy są... Te BKT, fajne. Mitasy są szerokie, BKT. Patrz, nie wiedziałem, że mamy szerokie koła, o, ale... BKT spoko, no. Kurczę, nie wiem, szczerze. Kurde, BKT fajne, takie do, powiem ci, do kombajnu i inne, mi się podobają, mają fajne pomiędzy protektorem, tak, ten. Tak, 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 też, no. Nie, a bo te Werdesteiny mają tylko podwójne koła. A BKT na szerokich, co jeszcze nie? Jeszcze może być na szerokich, nie musi... Powiem ci szczerze, że on nawet i na normalnych wygląda ładnie, ale te szerokie... To już jest, nie wiem, czy te szerokie, czy są ładne, czy nie. Nie wiem, tak patrzę, BKT szerokie i wąskie. Ja i są jakby normalne, bym normalne, bo są takie rozciągnięte, bo te jak są dla takie, mnie, no. No nie wygląda to dobrze, jak dla mnie rozciągnięte. To może jo, ale dobra, nie wygląda, no to tak. Zostaje BKT na standardowych, nawet nie będziemy musieli dużo dopłacać. Za 302 tysiące, cygmyk, fuch, kupujemy, okej. Okay. I pójdźmy teraz w kombinację, żeby też daleko nie szukać. Do niego od razu bierzemy sobie header 8,5 metra za 48 tysięcy. Tu nic nie muszę cyk, mykwu dokupywać. Na jesień się dopiero dokupi przystawkę do niego 6-metrową lub capello rozkładaną. To już będziemy bardziej myśleć, co nam bardziej potrzebne, ale ta rozkładana akurat robiła robotę, więc czemu by nie? Ale zobaczymy, jak to będzie też wyglądowo działało. Do tego muszę też wózek. Wózek już w kombinacjach niestety nie jakbyś jest. Jakbyś tam szkoda. Zapodał tego, to by było super. Co ty chcesz? Kierowniczka. Kierowniczka. Nardi, poczekaj. Bo nie mogę w firmach rządzić nic. Boże, były te wózki Nardiego? Kardiego? Czy to Kardiego teraz i Remiego dodane? Tylko. Calvi, Remi i te sprawy. Nie, bo tak szczerze zastanawiam się, ale tu jest tylko klasowska krona, a do tych trzeba już po swojemu coś podrzucać. Nie wiem, którą teraz tą, ale chyba ta za 6,5 tysiąca, ona jest minimalnie większa, czy brać tą samą, a nie, to jest ta sama co do New Holanda. Kurczę, teraz się zastanawiam, która by było lepiej, ale może żeby nie były te same,
To może na dwóch za te 6,5, kurczę, nie wiem jaka to jest wielkość, ale myślę, że będzie pasować ten raz. AW305. Super, że mamy nazwę, a nikt mi to nie daje. Koło zapasowe? O, ale ładnie tu będzie. Kolor podwozia. Byśmy mieli coś z case'a? Case'a mamy. Kolor myślę, że tu niech będzie czarny. Te stawki będą w sam raz, ale kolor git. Rejestracja oczywiście tylko z tyłu. GR-MST-YT. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Kupujemy. Liczę, że na wielkość będzie w sam raz. Jeżeli nie, to mój błąd. Ale tego osobiście nie sprawdzałem, ale chyba powinno być git. Teraz panowie, tak, tych kierowników od razu wam dam. Żeby dla zapamięci było. Fajnie z jednej strony wygląda, tym bardziej, że tył ma krótki case, jak to zwykle bywa. Więc myślę, że też powinny pasować. Nie wiem, jak to tego hetera, ale zobaczmy. Teraz sobie to porównam. Trochę belek wrzuciłem do tej do firmy, nam jak się robi energia. Tak, tak, bo tam po przewinięciu chyba 40 tysięcy, bo czy ileś. Ja też wrzucałem. Wrzucałem jeszcze gnojowicę. Wrzucałem dwie belki na odcinku Bronka, więc myślę, że w sam raz. Ale zestaw i jeszcze. No wózek zliwa, dałem. Dobry wózek dałem, to najważniejsze, bo już się bałem, że będzie coś z nim nie halo, ale wózek jest. Gitarowy. Mogę sobie normalnie. Mogę. Odrzuciła jak modę ze stada. Pięknie bardzo. Boże, jaką fajną. Jezu, ma czerwono w środku. Ja w szoku teraz jestem. Nawet nie widziałem, że on ma taką. On jest w ogóle zrobiony konkretnie. Pamiętam na misji, jak był grany nim. Jestem teraz w totalnym szoku, że. A bo on ma. Jednak ma głęboko, dobra. Bo... A jest spoko. Jedziemy. Ale serio, w środeczku rozwalony jestem teraz. Robi wrażenie? No, robi wrażenie, kurczę, 10 na 10. Nie wiem, ilu tonowy potwór tutaj jedzie, ale naprawdę ogromny. Kolejny bydlak na naszym gospodarstwie. Teraz więc... będziemy mieli dwa hedery takie samo. Ale coś pięknego. Chłopaki, normalnie zapraszam serdecznie na oględziny i wypalanie sierniska wieczorem i tańczenie, robienie rytuałów przy nim, bo to będzie coś pięknego. Już mi się podoba. Myślę, że zdaje, że przez ten czas, co ja tutaj kupowałem, pół pola wykosił. No, coś pięknego. Te kolory to jest tak zgrane, że no uwielbiam case'a. Za te kolory, takie mdłe, ciemne, ciemna czerwień. Bardzo fajnie będzie case z Volandem. No. Będą naprawdę mega się zgrywały. Ja nie było na potrzebne 3 kombajny, więc to nie było sensu zostawiać klasa po prostu. Kiedyś na po prostu kolejny John będziemy kupować John Deere'a, prawdopodobnie to dokupimy. Nie wymienimy, tylko dokupimy już, bo będzie bardziej potrzebny. Ale ten wózek jest sztos. Tak, no, właśnie wziąłem inny wózek i mega się cieszę, że go wymieniłem, co nie? Fajnie, że dajesz czerwony kolor w ogóle tak, jego. Tak, zajebiście wygląda. Nie no i te koła mega. To jest... Czerwono-czarny pasuje idealnie, więc nie tutaj no, żeby było jak najdłużej. Oj, nie włączaj mi się tak. Oj, ale ja go podłączam. Jezus. Tak łapczywie go podłączam, jakby już chciał kosić, jakby po prostu robił wszystko. Widzę. Ja chciałem tutaj bardzo ładnie wykręcić. Puścisz mnie pierwszego? A, bo ty tam skończyłeś, dobra. Dobra, będę kosiłem. O, ale wszedł. Ale wszedł w obroty, coś pięknego. Dziadek w babcie. No i nawet lepiej. Kevin Nassau w kapcie. No. O, coś pięknego panowie tutaj, co nie? Coś pięknego. 8,5 od razu mi też zaznaczyło. Idealnie, dobra, niech kosi, popatrzę na niego w środeczku, bo to jest coś pięknego. Tutaj powinno jeszcze jakieś piciu być, bo nawet uchwyty są. Na coś do picia. Kurde. Dlaczego te uchwyty? Jakieś schowki, nie schowki. Z tyłu bardzo ładnie ogólnie, bo jest typowo za głową, mam taki malutki. Malutką szybę do patrzenia na zbiornik. Idealnie. Warto, powiem wam naprawdę, warto zmieniać maszynerię. Tym bardziej, że te kombajny mieliśmy dość długo, najbardziej klasa. Sami widzieliście 95 miesięcy, no to jest mega dużo. Więc starczy naprawdę... mu, starczyło mu. Tak, dokładnie, starczy mu. Więcej tutaj nie trzeba. Pojedziemy od razu za Tanasem, Tanas tam ładnie już wykosił. Więc no ciekawe. Tutaj. Czy ty jedziesz na GPRS-ie? Tak jest. Na 8,5? Tak jest. Widziałeś tam ciężarówkę? Jaką? Na 8,5?
Naszą ciężarówkę. Nie, szczerze nie wiem. Jedź od drugiej, bo ja nie mam 8 tutaj. Co innego wyskoczyło. Aż dziwna sprawa. O Boże, jechałem z tym. Wścieczką, masakra. Nie zauważyłem tego. Serio? O. Jebane, bro. Dobrze, że kurde wyszedłem i spojrzałem. Masakra, bo była dopiero jajca. No nie zwróciłem uwagi na to. Wiesz co, nie, bo ja byłem pewny, że on w oryginale powinien być od razu z pokosem, a dopiero samemu zmieniasz na sieczkarnię, a tu proszę bardzo, kupiłem go od razu z sieczkarnią zamontowaną. Teraz aż sam jestem w szoku, co nie? Uff, bo już... Z jednej strony jakbym przejechał pierwszy przejazd cały, to bym się kapnął, jakbym się odwrócił, że coś jest nie halo. A tak mi się w ogóle zaczęło podać w środku, tak... No mega tutaj jest, że jechałem cały czas w środeczku, nie spojrzałem się w ogóle do tyłu, a no, niestety nasze lustereczka, powiedz przecie, no nie pokazują jakoś mega cudownie. Teraz gdzieś w oddali widzę, że jest tam, jakby to się mówi sieczka, ale tak to czegoś takiego nie widać. Ale Bronek będzie w szoku, bo jak zobaczy coś pięknego naszego bydlaczka nowego, to jest... Żyć nie umierać. Dobra, trzeba cukier sprzedać. A ty już ogarnąłeś te beleczki? No właśnie, w tym momencie skończyłem. Szybko mi dość poszło. Ułożone to wszystko. Jestem naprawdę w szoku, że ci się tak udało. No tego dobrze, że nie robiłem nic właśnie poza odcinkiem tego, bo bym no, stracił dużo czasu, a tak to wolę w tym momencie tak szczerze nie miał co robić. A tak to na luziku sobie to ogarnię. Jakbym cię prosił, jak będziesz miał chwilę, a tam w przeciągu paru minut, jakbyś właśnie przygotował mi zestaw do prasowania. Myślę, że tutaj stary, dobry, poczciwy John Deere z prasą byłby najlepszy, bo trochę później tutaj poprasuję, gdy skosimy to pole, a potem przejedziecie na pole koło domu. Po jęczmienia mamy dwa poletka. Tutaj naprawdę pierwsze takie fajne żniwa, jest klimat tej zieleni. To ten się wywóz tak mleka mieliśmy robić, beczkę miałeś kupować. A jest dużo mleka? Czy nie? Mi się zdaje, że nie ma mleka. Przez 2 miesiące? 15 tysięcy litrów doszło. Tylko, że tam ósemkę żeś wlał do tego. No ja, no. Mieliśmy to teraz wtedy wywozić, więc... Tak się zbytnie... Ale TMR-u to widzę, miałeś wyliczone. Tak. TMR-ek wyliczony. A, 900 jeszcze zostało. Myślałem, że już jest na zero. W szoku byłem, bo przez kwiecień, maj, no i pół czerwca, tak? Zeżarły 17 tysięcy litrów. Bo nie robiłem TMR-u, a gdy zobaczyłem, że jest 17, mówię, dobra, to jadę, bo szkoda, jak to się mówi niekiedy, cennego czasu. Więc dobra, jak tam firmy, jak nasza, to mogę wyłączyć, bo słonecznika już nie ma. Tu mleko trzeba zawieść, tak, trzeba zawieść mleko. I tak teraz się zastanawiam, ale on nie ma chyba łamanego tego. Nie, powinien mieć. Coś tu ma. A rurę ma ruchomą, beka. Ciekawe, czy to działa w teksturze. Teraz sobie to sprawdzimy. Ładnie tutaj Tanasek mi przygotował. Nie no, ten kolor cudowny, to nie? Dobrze, żeśmy go wymienili. A teraz sprawdzę, czy podczas wysypywania, przejdź sobie Tanasku na spokojnie. Czy jak ja ruszam, to tekstura idzie razem. Bardzo ładnie. Fajnie to jest wymyślone. Więc cud miód i orzeszki. Przez ten czas zobaczmy sobie, co tam mamy ciekawe o wyprzedażach. Wyprzedażach nasz klasik wrócił. Boże, czy jednak może być tyle rzeczy na wyprzedaży, jeżeli dorzucimy jeszcze swoje. To ostatnio nie było nic, bo jest 3, 6, 8 rzeczy na wyprzedaży. W tym jest John Deere, bardzo ładny, sześciarka i Bergmanka, rozrzutniczek. Nie powiem, jakoś mi się nie pali na tą Bergmankę bardzo mocno, ale... Myślę, że fajnie by wyglądała na naszej gospodarce. Oczywiście też już mamy bardzo piękny dodatek Kubota. Serdeczne podziękowania dla firmy Ceneca za to, że ogarnęła nam piękny dodateczek. Więc jak już też widzicie, nawet takie piękne Kubotki będą nam wyskakiwać. Na pewno, bo już podczas przewijania miałem tur Kuboty już z wyprzedaży, więc Kubańce są szybkie. Od razu pierwszy dzień przewijania już, a damy wam coś nowego. Ale te Kuboty są piękne. Myślę, że na pewno nieraz je zobaczycie. Ja wracam do roboty, bo bardzo ładnie tutaj mamy wysypane jęczmień na czepę. Teraz powiedz mi, panie Bolku, co my będziemy robić? Czy my wywozimy na firmę to jęczmień, czy sprzedajemy?
Daj sekundę, zobaczę co tam słychać. Daję ci nawet dwie. Ogólnie no tak. Coś musimy wywieźć, więc wolałbym, żeby to był jedźwik, bo mamy puste, jeśli chodzi o mąkę. No, znaczy mamy 30 tysięcy dystrybucji, ale w kreście skończyło nam się produkować, więc no dobrze, jakbyśmy włączyli na kolejny dobrze, sezon. Dobrze, dobrze. No to cały zestaw, jak to będzie pełny, to trzeba będzie go wywieźć, więc bardzo chętnie się to ogarnie. Nawet nie wiem, czy ja się nie przejadę. Jak będzie tylko pełniutki zestaw, to wtedy ja oddam kombajn i pojadę się przejechać. JCB wywieź to i na koniec jeszcze sobie wtedy poprasuję tutaj. Mam dzisiaj roboty, a roboty wszystko jest. To jest idealnie. No. Ja wszystkie firmy ogarnąć wszystko. No jest trochę firm, bo firmy nie były ogarniane. Full gnojowicy. Powyłączałem te rzeczy, które nie były potrzebne. Nie wiesz, czy była full, jak przewijałeś? Nie, na pewno nie była full. Musiała się teraz zrobić w czerwcu. Dobra. Bo jeszcze w maju patrzyłem, czy to nie było nic. No dobra, to jedną beczkę wezmę i zawiązanie się robi na kompost. Dokładnie. Tutaj ładnie naokoło wolałem to obkosić, żeby tu przy tych krzakach ładnie gitarowo wyglądało. Tu jednak no jest troszeczkę takich duperelków, żeby to ładnie wyglądało. Jeden krzaczek, drugi krzaczek, jeden zagajnik, drugi zagajnik i to tak też wygląda. Tak, raz krzaczek, raz zagajniczek, tak. Tak to wygląda, będziemy mieli takie troszeczkę tutaj łokrągi powycinane, jakby. Zostawiam to, przejadę teraz. Dobrze, no ja już tak skręcam. Pojadę od lewej strony. Więc to mi tam za dużo nie da, ale... Aha, no dobra, to ja ci tutaj dojadę do końca i już ci ten łuk zostawię, tak? Jo, ja tu jadę pewnie. Bo ty sobie akurat ten łuk i będziesz wracał razem z tymi mijakami, ale git, poobcinałem ci już te gorsze rzeczy i... Ale ładnie on chodzi, jak on ślicznie klekocze. No te case'y to coś pięknego. Naprawdę... Jeżeli chodzi o farminga, na pewno to jest najlepszy farming pod względem tego wszystkiego, co tutaj mamy. Oby tylko ulepszali go i nie popełniali błędów przy tym ulepszaniu, żeby nie niszczyli to, co jest fajne. A ta grana będzie na pewno na miano number one, więc daj Boże. Szczerze, osobiście w tym farmingu wolałbym, żeby oni co roku robili łatki, nowe dodatki i tak dalej. Mapy i nie mapy, niż kolejną nową, którą robimy. Bo bardzo długo będziemy musieli na wszystko poczekać, jak już widać. Polskich mapów, mamy dwie mapy. Zobaczmy, co teraz mamy, jeżeli chodzi o te pierwsze 3-4 miesiące. To były chyba najgorsze miesiące, jeżeli chodzi o dzieje farminga względem modyfikacji. Ja przez pół roku nagrałem osobiście 15 sprawdzań map, gdzie to jest niewiarygodne, żeby tylko 15 fajnych polskich map wyszło do sprawdzenia. Ja jestem nadal w szoku i to, że teraz się coś dzieje i przez ten ostatni miesiąc, półtora wyszły te parę map, tak, bo te może z 5 map fajnych wyszło, to nie zmienia faktu nadal, że no nie jest to coś pięknego. Nadal nie ma fajnych polskich modyfikacji, gdzieś tam Ursusów dobrze zrobionych, wszystko gdzieś tam na szybko przerabiane, niby jest grywalne, ale to nadal nie jest takie top, jak tu, wiesz, chcemy to ogólnie... Z tego, jeżeli chodzi o farminga, tak? O Ludwiczka się chodzi. Ludwiczek Farming Simulator. Nowy dodatek. Pozdrawiamy serdecznie. Ty będziesz wracał z powrotem tą samą trasą? Chyba jo. No bo ja na razie i tak nie dokonam. Muszę dokończyć tutaj to mijaki. Dobrze. No to jak chcesz, to możesz jechać. Ja będę tak to wracam raz przy razie, bo myślę, że dojadę do końca. Ty tam będziesz się wysypywał teraz, czy nie? Wysypałem się właśnie. Jest full. Zaraz powiem dokładnie. Bo jeszcze chyba wyłączone. 88% tam jeszcze wysypać. Aha, czyli jeszcze wysypę trochę. Bo ja chyba mam wyłączone przez to, że robiłem miniaturkę. Mam wyłączone chyba te okna. Tak mi się coś zdaje. Wskaźnik wypełnienia przyczepy. Oczywiście, że mam wyłączony. I wszystko reszta jest gites. Dobra. Wracamy. Ja myślę, że dojadę do tego zagajniczka i polecę się wysypać, bo będę miał 90 parę procent i ja już wtedy zostawię was tutaj. Bolek nawet będzie mógł wziąć sobie case'a. Ogarnąłeś mi ten zestaw do prasownika? Tak, tam jest. Dobra. Super, dzięki ci wielkie. Ja tak mówię, skończę sobie teraz ten zbiorniczek,
nasypę, ile tam będzie potrzebne, na full jadę od razu na firmę, wywieź i potem trochę tu poprasuję, akurat te 10 minutek będzie w sam raz. Cyk, myk. O kurczę, nawet nie dojechał. Jednak to jest jęczmień, sypie fest, ale pół metra na zabrakło mi. Szok. Szok i niedowierzanie, dobra. Teraz jak wysypał, to tak szczerze, to tutaj sam ogarniesz ten kawałek. Jo, więc ty, Bolek, nawet będziesz się mógł już powoli gdzieś tam przepinać na pole koło domu. Aha, i wysypywać nawet już gdzieś tam na przyczepy. No właśnie, statą z powrotem akurat, więc... Ja zanim zostałem wrócę, to troszeczkę mi. Chociaż nie wiem, czy będę wracał, dobra, to też szkoda. Nowica przywieziona, trzy energie się robią. Ale to jest bardzo taki pięknie. Fajny byk na tych szerokich kołach, co nie? Na tamtych, tak, no nie, dla mnie jak balonówki by wyglądały, to aż chyba za dużo, za gruby był, a to tak naprawdę fajnie wygląda. No to są jednak case'y. No trochę tej energii będzie, ja pierdzielę, 40 tysięcy litrów kompostu, super, super, fajnie. Tu jeszcze wodę. My mamy w ogóle coś, tak z ciekawości zapytam. Pożyczki nie mam, to dobrze. Czekolada, to się wszystko robi. 50%, więc tu możesz, Bolek, sobie go spakować i jechać na pole obok. Ja przesiadam się tutaj. Cukier trzeba sprzedać. Zakrywam się i ogień. Nie wiem, tak szczerze? O, teraz ty powinieneś do końca odcinka sam skosić. No, myślę, że ją. Nawet jak już tak nie było. Ja wolę się do tego ogarnąć. Okej, sam większy zbiornik. Ja. Jo. Bo tak szczerze jest ten. Jest do rozładowania jeszcze łódka. Nie łódka, tylko firana. I jadę po ten cukier, bo jest cena. Mamy full. Ogólnie, Tanasku, masz tam przyczepy na podwórku, więc tam wybierzesz, dobra, które. No bo ja już nie będę wracał JCB, bo to mega trasa wtedy będzie. Długa, a nie chciałbym cały czas. Znowu te góry pojechać, tam ciekawego, tak, co poradzi. Dlatego mnie ciekawi, bo nie wiem, jechaliście w te góry? Nim? Nie, jeszcze nim nie. A no właśnie. No ale nie jechał, jeszcze nic tam jechało z tą łódką w ogóle. No to zaraz zobaczymy, no. Dlatego specjalnie chcę jechać. Ciężko jego skrzynię widzę na te góry. No i zobaczymy, dlatego mnie to wciul mnie ciekawi, co on tu. Bo jednak tu jest to, że on się może rozpędzić do tych 73 na godzinę i zobaczę, czy to jego 73 na godzinę coś nie zmieni, rozpędzi, czy też się, nie. To nie ma ciuda, chyba. A nie z tej górki jedynie, no tak. Ale idzie tam, widzisz to? Patrz na mapę, na escape'y, jak 73 na godzinę, co nie? Leci, ale zaraz się zaczyna. Co się wydarzy? Co tu się wydarzy? Eski Schumachera tutaj. Ale już schodzi. Już schodzi. Ale nawet nie ma opcji. 50 na godzinę pod górę. Na tym. Na stopie jeszcze się muszę zatrzymać, więc. Ładnie podleciał. Tutaj bez żadnych problemów. Teraz tak, ja jestem w tym miejscu. Muszę teraz tak się luknąć na szybkości. O Boże. A, no ta, bo ja muszę teraz tu w prawo skręcić. Żebym za daleko nie pojechał. Już dawno nie jechałem z tej strony i zapomniałem. Muszę tu w prawo skręcić i ogień na tłoki. No tutaj się fajnie rozpędzi. Zawsze był największy problem gdzieś tutaj pod tą górę, bo ona taka dość stroma była. Tutaj się nie rozpędzi do 70, więc on tu będzie wolno leciał. Ale może się udać. Nie, chyba jest git. 28 na godzinę. 26. Ale zaraz idziemy na prostą, więc jest git. Oj, Dakar, teraz. Najpierw miałem załadunku, parę minut, bugów, a teraz muszę je rozładować. O, specjalnie dla siebie zrobiłeś i tą akcję. Nie no, mega, że mamy tutaj ten wózek Doli i można spojrzeć JCB z tym. No bo no, zestaw marzeń, jak dla mnie, bardzo fajnie się tutaj... No, ciężarówką by mi się wydaje gorzej poszło. No, też mi się tak zdaje, nawet nie byłoby to tak fajnie, wygodnie, to jednak tym ciągnikiem zawsze to wygląda, no i tym bardziej on robi robotę. No i teraz sprawdzamy. Rozpędzamy się z górki 73 na godzinę. Daj Boże, żeby tylko nic nie jechało, bo na pewno nie chce hamować. A tam lubią wyjeżdżać. Tu lubią wyjeżdżać, ale nie powinni. Zobaczymy, bo tu jest ta mega górka taka od razu. Pamiętam. Chyba za tym mostem. Ale on samą prędkością 73 na godzinę powinien do ponad połowy góry tak, dolecieć. Tak. Tak, bo tutaj już jest i cyk. Tu jest mega górka, on od razu schodzi, ale zszedł tylko do 60, nie, od razu go ścisło do 50, 42 nawet dokładnie, więc, ale to jest, mówię, to jest jednak ta różnica tego, że on ma z czego zwalniać. Zwalnianie z 50 to od razu by było jakieś, nie wiem, 20-15 na godzinę, a tu on zanim zrzuci z tych 73, ja nawet tego nie czułem, a tam było 42, więc
jakbym normalnie ciągniczkiem zapitalał. Tak szczerze, zrobiłem tą rundkę w 4 minuty, gdzie niekiedy to się robiło po 10 minut, więc, no. Więc jest naprawdę zajebiście tutaj. Ale fajnie, razu... z nawozami wygląda, jak tak bagi są poukładane, musimy częściej robić to. Aha, bo i jedno i drugie jest na przechowywanie, a jęczmień już jest wsypany. Myślę, że na razie to wyłączę, bo to szkoda, żeby pracowało niepotrzebnie i pieniążki zabierało. Tak samo z sałatą. O, nie jest ogarnięty, co też trzeba pamiętać. No sałatę przed chwilą włączyłem, bo chciałem wodę sypać. Ja wszystko połączałem przed chwilą. Ale wodę dałeś? Bo nie, no nie... mówię, że chcę dopiero pojechać po wodę i wszystko. Aha, no to jak pojedziesz po wodę, to sałatę odpalam z powrotem, żeby była, a cała reszta jest git, więc niechaj tam działa. Bo tutaj jednak lepiej sobie to włączyć później, niż żeby nam zabierało pieniążki, bo to też jest niepotrzebne. Dobra. Fast traczka zostawiamy. No tutaj ta mączka na sprzedaż będzie ideolo, ale teraz my przerzucamy się do czego? Do zestawu szukającego John Deere'a. Pięknie. Jestem, tak czułem, że John Deere będzie stał tutaj na cudownej naszej może tak powiedzieć, drugiej gospie. Podoba mi się ona akurat tutaj. Dość często tutaj, ogólnie dość dużo czasu tutaj ostatnio spędzam niż na normalnej gospie, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. O, nie spojrzałem, jak belki są poukładane, a może się cofnę, bo to też jest bardzo ważna sprawa, żebyście wy widzieli. Kurczę, stąd widzę, jak pięknie poukładane, bardzo dużo belek, więc tutaj, jeżeli chodzi o siano kiszonkę, mamy od groma. Ja w tym momencie ku radości mogę lecieć dalej. Teraz tak, ja się tak pięknie zastanawiam, ale mamy przecież nową drogę tutaj, przy nowych naszych polach, więc ja mam bardzo szybki skrót. Dobrze myślę, panie? Tak. Bolesławie, dobrze myślę. Że ja tędy dojadę na tamto pole, a tym bardziej, że jest pole koszone od prawej strony, więc na nie ładnie dojadę. Ale teraz mamy tak te dróżki porobione, że jak ma się tylko w głowie, żeby pomyśleć, czy dobrze jedziemy, no to już jest coś pięknego, co nie? No idealnie. Od dawaj ten cukier, dawaj ten cukier. Dawaj cukier. Ale fajna sprzedaż, będzie cukru znowu. Cukru jest tam. Cukru, mąki, bo mąki też jest dużo. Chcę zobaczyć ceny. Dawaj, ciśnij tronka. Ale tutaj przy gazówce na pełnej. No ale mąki trzeba na pewno przestawić albo załadować gdzieś, żeby ona mogła dalej produkować się. Tak, tak, tak. Bo tam jest po prostu cisza, a podczas przewijania z czerwca na lipiec trzeba będzie takie coś poogarniać, więc nie ma to tamto. O, widzę, że do nas już ze stawikiem jakimś przyjechał. Z daleka widzę Landynego. Więc... A ty już sobie kosisz na tamtym? Jo. Dobrze. Nie wiem, tu mi będzie przeszkadzało, jak myślisz? Boże, stówę mam na ciężarówce. Na razie nie, zaraz, kontra. Pino, nie? Co? Pól ciężarówka. Czego, cukru? Cukru. Ładnie. Okej, idzie, ale tutaj. Ja myślę, że tam jako tako się zmieszczę. Ile mi się uda spracować, to uda, a resztę ogarnę z drugiej strony. No, ale teraz fajnie, jak te pola połączane, kurde, jak te połacie są. W ogóle to jest teraz taki klimat na tym polu, gdzie jeszcze tutaj ładnie rośnie obok. No jest coś pięknego, no w czerwcu wiadomo... O, pierdolę, mi wolio w kosmos. Coś miałem powiedzieć. Wybiłem się z ropy tym, ale tak podskoczył, że aż sam byłem w szoku. Dzień dobry. Ale leci tir. Fajnie ten klimat zawsze taki tu jest, nie? Ale no tutaj teraz te pola i ten oświetlenie, gdzie jest na czerwcu najjaśniejsze, tak wiadomo, że aż wszystko płonie, jeżeli chodzi o słońce, no to robi tutaj tę robotę i jest piękny, cudowny klimat, gdy jest to wszystko zalesione, więc no do takich rzeczy aż chce grać. No i te pola też wreszcie wyglądają idealnie tutaj, fajnie podzielone, fajnie, bo przeważnie co rok zawsze coś robimy przy tych polach. Albo teraz tutaj, obok przecież też są nowe pola podzielone, te drogi teraz porobione, które w ogóle, no tak jak mówię, dojechałem na to pole chwila moment, a tak to prawowicie musiałbym jechać naokoło aż, tak?
Więc mega dużo czasu zaoszczędziłem dzięki temu. Więc żyć nie umierać. Tym bardziej jeszcze ten ryk John Deere'a to jest rzecz coś pięknego. Nie? Aż mnie ciekawi, bo ogólnie farming już jest tyle miesięcy, a ja jeszcze się chyba nie przyjechałem tymi nowymi John Deere'ami ani razu. Nie kojarzy mi się to. No. Na żadnej serii też nie używałem John Deere'a chyba. A jak używałem, to naprawdę krótko, że go nie pamiętam. Gdzie wózek do tego Tanas? Co? No dobra, widzę. Holanda. Na przyrodę, tak. Na tym polu. Więc całkiem ładnie to ogarnę. Widzę, jakieś pieniążki wpadają. Jak najwięcej poproszę. To jest ten cukier? Te. A akurat bacena. No. Dużo jest, bo nam tam nie kojarzę. W sensie, że za cukier czy tak, cukru ile? Tak, tak. Za cukier to wiem, że mamy pełną. Od drugiej strony. Ale za cukier ile jest? 1600. Ja pierdzielę, nie mogę go to przeciągnąć. Się zacięło coś. Może on ładnie włożył go. Bo ja od strony drogi go popinałem, wiesz? No ale on się przerzucił. No jo. 70 koła prawie za cukier. Nie ma tego naszego typowego 50 tysięcy, ale tak czy siak jest. Dobra, ja sobie tutaj chyba wykręcę. Ja pierdolę, sina. Ale zostaw co? No. Jezu, jak on wygląda. Dobrze zrobiliśmy. Piękny case. Jak ci się ta nas kukosi? Pięknie. No, no zawsze tak. Widzenie na nas. Nie no, tak mówiłem, no trzeba takie coś zmieniać, bo... Kurczę, cały czas to koszenie też już było nudne, żmudne. Widzowie też wiadomo, cały czas zmieńcie kombajn, bo ileś to można. No bo no jednak to już jest któryś tam sezon, my dość te sezony szybko lecimy, więc te kombajny cały czas te same. Trochę tam to New Holland dał takiego plusa, ale trzeba właśnie coś nowego i, no i tym bardziej, że no wiadomo, nie wymieniamy jakoś mega na plus się, bo także tylko metr header i nic więcej, niczym więcej się nie różni. No i wyglądowo moim zdaniem, bo wygląd też tutaj robi mega, mega wrażenie dla mnie. Ale trzeba kombinować, myślę, że potem z czasem lecą jeszcze inne kombajny, bo naprawdę kombajnów jest sporo do wymiany i do sprawdzenia, więc czemu by nie. Trzeba korzystać z tego, co my mamy. Ale teraz kolejną rzeczą, jaką leci, to pewnie jakiś ładny ciągniczek. Bo o tych ciągniczkach naprawdę już często gadacie, żeby wymieniać, Landini za New Hollanda, to tamto, więc na pewno coś dla was wymyślimy. I to myślę niedługo, bo mamy 500 000. Sieczkarnia. Tak, no ale sieczkarnia razem 400 ileś chyba, tak wyszło? Już nie pamiętam ile. No, się mylę. Tak, sina. Myśleliśmy, że będzie ciężko zebrać, tak, na ludzi zebrane. Mamy i to na spokojnie. Wiadomo, że jeszcze jakimś cudem jakby się udało z okazji, no to wtedy to już interes życia. Ale myślę, że coś swojego, jak kupimy, to nic nam się nie stanie. Dobra, pojedziemy trochę po tej stronie, bo widzę, że chłopaki się zebrali stąd maszynerią. Aby wózek nam zostawił. Przejazd, ale wózek mi akurat chyba nie przeszkadza osobiście, więc... Dobra, jak się tu tworzy... Okej, dobra, fajnie. No tutaj tym zestawem, to jest magiczny zestaw do prasowania, ja uwielbiam. W te belki, bo nie trzeba się zatrzymywać. Rura, pędzel na pełnej i ma co? Chlip. Ale klipów. Słabo, ciasto. Nie, poczekamy. Jeszcze, a sprawdzasz całą resztę, tak? Tak, sprawdzam, czy coś było takiego, żeby to strzelać po. A jak z olejem? Nie. Panie kolego, no właśnie nic, dupa. Bo tak teraz mnie zaciekawiło, spojrzałem się na tą stronę. Nie, dupa jest. Jeden i drugi właśnie to też jako pierwszy sprawdziłem. Wiesz, bo to też chyba robi robotę taką, że jest... Dobra, olejarnia jak rzepek, jest dużo chyba. Czekolada. Nekola. Czekolada. Nekola. Nekola, baranina. Kuciak maniowany. Dokładnie. Kuciak. O, robi ze wszystkiego. Aż tam się coś odbiło w mikrofonie. No, boże. Mało, no nie ma sensu tak wtedy jechać. Okej. Bardzo ładnie, ja akurat dojadę tutaj do końca i zaparkuję i będziemy kończyć. Mamy ładnie 40 minut, więc od zera odcineczek ogarnięty.
Dalej będziemy. Tak, to pole było piękne, się. Nie troszeczkę. No. Tak, byłoby idealne. Klimat tego pola, że to jest porażka. Byłoby idealne, no ale no niestety. Przerznąłem je na pół, niestety. Tak to jest. Zdarza się najlepszym, nie oszukujmy się. Więc ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie już na kolejne odcinki. Na razie, papa. Cześć. Cześć.